Dzisiaj mogę być troszeczkę przyjebany, dlatego że siedziałem do trzeciej, montowałem dla was filmik z pierwszego dnia, wrzuciłem go wam jeszcze o trzeciej w nocy, jak ktoś przegapił, to może nadrobić, bo o trzeciej został opublikowany. Potem do czwartej jeszcze nie mogłem zasnąć, zasnąłem o czwartej, wstałem o dziewiątej, więc dzisiaj 5 godzin snu. Także delikatne przyjebanie może być. Natomiast muszę się przede wszystkim odnieść do komentarzy na YouTubie, gdyż bardzo dużo widzów zwracało mi uwagę, że ostatnio zacząłem bardzo dużo przeklinać. Że kiedyś tego w ogóle nie było, a teraz przeklinam bardzo dużo. I... no nie wiem, co mogę na to poradzić. Generalnie to odkąd streamuję, to dużo przeklinam. A to, że na odcinkach nie przeklinam, no to inna kwestia. Ale jak jest zapis ze streama, no to po prostu jestem sobą. Natomiast... jeszcze kolejna sprawa, zaraz podziękuję za subika. Kolejna sprawa jest taka, że ktoś sugerował, że tak dużo zacząłem przeklinać, żeby się przypodobać kobiecie, która siedzi obok. Tak, jest to prawda, dokładnie. W ten sposób zdobywam jej uwagę, bo dużo przeklinam. Generalnie na ten komentarz odpisałem sipałę i go usunąłem. Bo mi się nie chciało dyskutować z tym człowiekiem. Może troszeczkę... niemiło postąpiłem, no ale co mogę poradzić. I jeszcze jeden komentarz był, który też mnie zasmucił. I tutaj proszę ciebie o odpowiedź. Bo jeden widz zasugerował, że Karolina jest zmuszana do gry w Shakesa. Nie jestem, właśnie sobie klikam. Nie jestem, gram sobie w Shakesa. Wróciłam. To wcale nie jest tak, że poznałem się z Karoliną przez Shakesa. Dokładnie. Że ona grała, ja grałem, a się jeszcze nie znaliśmy. Także... tutaj do osób z komentarzy, bo to pewnie pójdzie na początku odcinka z drugiego dnia. Kochani, pierdolnijcie się w głowę, co niektórzy. Ja trafiłam na Patryka ze względu na to, że chciałam się nauczyć grać w Shakesa. Zaczęłam oglądać YouTube'a, no i tak trafiłam na jego Discorda, ale odezwaliśmy się do siebie dopiero po roku. Naprawdę, więc... no, więc Karolina już grała w tego Shakesa rok przed tym, jak się znaliśmy. No i kurwa tyle, także chuj wam w dupę, hejterzy. Dalej nie umiem grać w Shakesa, okej, okay, ale... i tyle mam wam... gdzie jestem, nie? I tyle mam wam do powiedzenia, generalnie. Smoknijcie mnie w pompkę. Dobra, możemy zaczynać. A jak się czuję z tym, że znacie Mrs. Honey? Właśnie! To też jest kwestia do sprostowania. Ja ciągle myślałem... w ogóle mogę pokazać topkę, no jest godzina 17, drugi dzień. Możemy tutaj przejść do topki. Ja ciągle myślałem, że Honey... ta Honey... która miała wczoraj najwyższy level na koniec pierwszego dnia, to jest jakiś fejur. Po prostu ktoś sobie pod trolla założył taką nazwę i tak dalej. Okazało się, że chuja prawda. Okazało się, że to jest prawdziwa Mrs. Honey, bo mi dzisiaj skomentowała odcinek, a w zasadzie odpowiedziała na inny komentarz. I przypadkiem w sumie to Karolina kliknęła na jej kanał i się okazało, że to jest prawdziwa. Także... pieniądze z OnlyFansa są inwestowane w firmę Playa Games. Tak. Jak, o dokładnie, tak jak Dartelek pisze, jak widzimy, OnlyFans oddaje. Przysięgam wam, że to jest ona, a ja ciągle myślałem, że to jakiś Polak dla beki sobie założył takie konto po prostu. Nie wiem czemu ona gra, nie ma żadnej współpracy, nic takiego, nie reklamuje tej gry, wygląda na to, że gra for fun. Ale tak, to jest ona. Opierdolone. I jak się czuję z tym, że mnie znam? No generalnie... chyba nie jest to powód do dumy, że znacie jakieś kurwisko z internetu. Aczkolwiek no spoko, nie? Trudno. Trudno. Co mogę powiedzieć? Tyle mam do przekazania. Dziękuję za uwagę. Możemy zaczynać grę. Dobrze, możemy przechodzić do EU8. Topeczka wygląda tak. Mamy już dwa levele 200+. Honey właśnie tutaj, Riner, Wade i Tepakat. Tepakat w ogóle ma w tym momencie najwyższy poziom. Topeczka się prezentuje tak, ale to jeszcze nie jest istotne. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać w okolicach północy na koniec drugiego dnia. Na razie jest jeszcze 7 godzin do końca dnia, więc jeszcze w chuj czasu tak naprawdę. Tu w ogóle Buggy, 26 level, top 2. Proszę bardzo, jak się wpierdolił. No, właśnie.
I co? A co my musimy zrobić? No my na pewno musimy teraz pokopać gemiki. Mogę się już tutaj w zasadzie ubrać. Mam trochę golda, ale nie za dużo. O, widzę, że ktoś mi daje donaty, jeżeli chodzi o golda. Barbobel, czyżbyś to był ty? Dziękuję ci ślicznie. Bardzo doceniam. Mamy tak. Tego nie potrzebuję, natomiast widziałem, że tutaj mają fajną czapkę na HP z dziurą. Ją sobie możemy od razu kupić. Żaden gem mi jeszcze nie poleciał na intę, ani na HP. Przysięgam wam, żaden. W chuj tych gemów już wykopałem. W chuj gemów wykopałem, dobra, jest pierwsza inta. Pytanie, czy ja nie chcę do broni tej inty wrzucić. Ale to dobra, to może zaraz. Powiedzmy, że wrzucimy tutaj, to mogę posprzedawać. Poleciały mi chyba z dwa gemy na szczęście i reszta to na jakieś inne te. Inne statystyki. O dobra, teraz trochę lepiej. Jest druga inta, to ją wrzucimy, cyk. No i dobrze, i sprawdzimy sobie, jak wyglądają procenty. Z tymi gemami powinno nam pójść. Nieźle. Trzeba dobić 30 level przede wszystkim. Kolejny kluczyk zdobyć. No i jakoś się pociśnie. Jaki plan na dzisiaj? Nie wiem. Bardzo możliwe, że się zatrzymamy jakoś na poziomie... W sumie nie wiem na którym. Chciałbym ogólnie... Pupili raczej dzisiaj nie wbiję, no. Jutro chciałbym pupile, a może nawet zarządcę areny, ale to zobaczymy. No, proszę bardzo, na kamiennego olbrzyma mamy 11%, na mięsnego golema mamy 3%. Czyli te dwa lożki mogę upierdolić sobie na spokojnie, tak o. Troszeczkę poklikamy. Potem może brońkę wymienimy, do broni wrzucimy jakiś gemik. O, mamy jakieś laczki. Laczki w ogóle z dziurą, kurwica, fajne są. Dobra, zrobimy tak. Niech będzie. I teraz mięsny golem. Mięsnego golema też powinniśmy ujebać. W sumie to obejrzymy sobie tą waleczkę. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Jak to wygląda. O, fajne są te walki nekromanty. No będę to powtarzał teraz przez tydzień. Ale no podoba mi się. Zobaczcie, kurwa, jak ogar napierdala. 27 tysięcy kredy, prawie 32 koła. Nie no, ten ogar jest pojebany. Ten ogar jest, przysięgam, pojebany. A bez kitu, możemy ten kamień na szczęście w sumie wrzucić w te buty. Zapomniałem o tym. Dobra, gicior. Lecimy dalej. Mięsny golem. Nie no, powiem wam, że jak będzie 50% szczęścia, jak ten ogar będzie walił głównie kryty, no to to będzie coś fajnego, nie? To będzie coś naprawdę fajnego do klikanka. Co to za nowa niedojebana postać? Czemu niedojebana? Przestań być taki negatywny, wariacie. Mi się podoba bardzo ta nowa postać. Ja miałem 2% na locha i one tapa dałem tym ogarem. Tak, właśnie powiem ci, że często właśnie widzę takie opinie, że ogar jakieś lochy na bardzo niskich procentach potrafi zone-shotować. Także no, mi się to jeszcze nie zdarzyło, ale jest to pojebane. No i teraz go pierdolnie na hita. No właśnie, net bez kryta. O, ile goldzika. Dobra, daj jakąś intę. Kurwo ty, no. Zaczyna się, zaczyna się. Dobrze, teraz tak. Potrzebujemy Neu 10 lecę nekro. No i zajebiście, Jabson w ogóle bardzo ładny progres. Jeszcze tutaj pokażę gildyjkę, jak to wygląda teraz na te parę godzin przed północą. Mamy Jabsa, czyli Jabsona, który wbił prawie 90 level. Zajebiście ciśnie tutaj od nas. Ragnar tak samo 77. Tułowca demonów 64. No kurwa, powiem wam, że cisną, cisną ci ludzie od nas z gildii. Mamy parę dość mocnych zawodników. To akurat fajnie, to akurat bardzo, bardzo fajnie. Ja jeszcze nie skończyłem? Okej, ja nic nie mówię. Ja ciągle powtarzam, że to jest stan na godzinę 17, gdzie do północy jeszcze jest bardzo dużo czasu. Oczywiście ataczki tutaj regularnie klikam. Przerwa była tylko na spanie, czyli w zasadzie 5 godzin. Tak to regularnie klikam, żeby tutaj się podbijać w rankingu. Dobra, teraz możemy sobie troszeczkę klaserka tutaj... Powiedzmy jakoś na 5 koła. No na 5 koła to są chyba za mo... Chociaż... Nie no, jak ktoś... Kurwa... Dobra, teraz farmimy sobie goldzika, żeby zdobyć, no kamień na szczęście może być tymczasowo. Farmimy sobie goldzika, żeby zdobyć... O Jezu. Gemik na inteligencję i ten gemik na inteligencję sobie wsadzimy do... Do brońki. Tylko jeszcze brońkę musimy znaleźć. Dobra, cyk, jakaś inta. Kurwa mać, Jezu. Jezu, jak ja nienawidzę tych etapów. Czemu wy najbardziej lubicie etapy, jak się zaczyna? Przecież to jest... Kurwa, najgorsze co może być. No, już mi golda nie daje. Late game? Tak, ja też jestem tego zdania. Ale jakbym miał nagrywać tylko z late game'u, to bym nie miał widzów. Także muszę się męczyć tak średnio co parę miesięcy na nowych serwerach. Nie no, męczyć się nie męczę, ale...
ten etap jeszcze do tego 90 levela, gdzie od 90 jak już jest kowal i tak dalej, to jakoś to idzie z górki, ale kurwa przed tym to jest taka męczarnia, że to jest przysłowiowy chuj. Dobra, lecimy dalej. O, tutaj Necromancer tam daje troszkę golda i już nam nie daje. Przy okazji klaserek oczywiście popodbijam, nie? Farmiąc tych ludzi i szukając tego golda. O, tutaj Bella, proszę bardzo. Bella nam dała troszeczkę. Oj, oj, ale się męczysz. No ciężka praca, nie? Ciężka praca. Robię sobie chwilę przerwy, bo znowu mam bloka, czyli maga. Chyba znów dam 40k golda w staty, żeby się odblokować. Jafson, a powiedz mi, skąd ty tego golda bierzesz? W dalszym ciągu z gryfa? Jafson w ogóle mi wczoraj wpisał. Chyba mogę to powiedzieć, to nie jest żadna tajemnica. Że się wkurwił, bo nie mógł chyba twierdzy dalej budować i tak zaczął farmić golda na gryfie, że aż go wpierdolił na zawsze. I mi wysyła screena, jak ma gryfa na zawsze, w pierwszy dzień serwera. Ja pierdolę. No Jafson jest kurwa, mocnym zawodnikiem jest Jafson. Nie spodziewałem się tak szczerze. Ale Jafson na kurwie jak zły. Niemożliwi jesteście co niektórzy, ale to dobrze. Z tego co wiem, Jafson chciał tryhardować na tym serwerze. Dużo też grzybków zakupił na początku w trakcie prerejestracji. Także cześć łysy chuju, cześć koksu. Pijaku pierdolony, witam cię serdecznie. Oczywiście taki friendly banterek. Oddawaj mi golda. Daj intę, proszę. Dziękuję, dobra. To teraz jeszcze, musimy najpierw poszukać w ogóle broni. Jakiejś lepszej z dziurką. O, Kelson! Kurwa, ale nie wygrywaj ze mną. Kelson, bracie. Ale ty mi tutaj dajesz goldzika. I dobra, to kupujemy, wsadzamy gemik na intę, cyk. To możemy sprzedać. I co? I sprawdzamy procenciki znowu. No muszę ten 30 level jakoś wycisnąć. W sensie nie wiem, czy mi się uda bez używania awki, ale dobrze by było. Proszę bardzo, żywiołak ognia 19%, książę ciemności 1,5%. Dobra. O kurwa, nie ten. Tego. Najpierw tego. No, szybko, 29 level, okej. Obejrzymy sobie tą waleczkę. Prima nie możesz dać? Czemu nie możesz dać? Dobra, ładnie. Teraz tak, w sumie na tego księcia A nie, czekajcie, my jeszcze możemy tego ujebać. Tego możemy ujebać, bo on ma niższy level niż Książę Ciemności, więc on nam jeszcze padnie. Nawet nie patrzę nawet na procenciki, bo on powinien siąść. Ile masz procent klaserka? Wiesz co, nie wiem. 44, okej, czyli nam 3% wleciały przez to zbieranie golda. Ładnie. Bo miałem 41,5 jakoś na początku. Czemu niektórzy są tak zawistni? Zarabia na grze, no to chyba dobrze, że mu poszło i ma z tego cokolwiek. Może wy zaczniecie nagrywać i dać przykład. Artur, ale nikt nie jest zawistny. Ludzie są po prostu ciekawi. No temat pieniędzy, zwłaszcza w naszym kraju, to często jest temat tabu i ludzie... no po prostu są ciekawcy dość mocno, nie? W tym pytaniu, który zadał Lubię Cię Kotek, nie widziałem nawet trochę jakiejś zawiści czy czegoś takiego. Także wiesz. Na luzaku. Kurwa, wiecie co? Może my wymienimy jakiś itemek jednak. Tylko co? Coś ze zbrojowni. W sumie mogłem też inne itemy sprawdzać, jak tej broni szukałem. Ja też jestem przyjebany jakiś. No ale to dlatego, że mało dzisiaj spałem. Potrzebne nam jest coś z dziurą, czego jeszcze z dziurą nie mamy. Czyli jakaś klata, rękawice, pasek. W sumie rękawice by wypadało zmienić, bo one już są bardzo stare. I pancerza musimy podbić. Mamy 16%, a możemy mieć 20%. Wytrzymałeś szczęście, plus 13 pancerza. O, to nam daje sporo. Dobra, lecimy dalej. O, coś takiego bym chciał. Coś takiego bym chciał, to możemy sprzedać. I co, kolejny gem na szczęście? Może wykopiemy jakiś, spróbujemy na HP może coś? Kurwa, jeszcze mi żaden gem na HP na tym koncie nie poleciał. Przysięgam wam. Jakie gówno jebane. Dobra. 1500 i lecimy. O, meta... kurwa. Dobra, dzięki.
O, inteligencja, pięknie. No ale przydałoby się trochę HP. Ale chuj. Git. I co? No i teraz to powinno siąść. Czy no tego HP nie mamy za dużo, ale dobra, właśnie. To jest to. Tutaj mamy coś na szczęście, możemy sprzedać, obejrzymy od razu waleczkę. Ja 5951 mnie bi. Artur, wydaje mi się, że mi nie dasz golda, wiesz? Wydaje mi się, że jesteś troszeczkę za nisko w rankingu. Dobra, i upierdalamy pierwszy loch. Dawaj, dawaj. No siądzie to, siądzie. No siądzie jak chuj. No. Cycuś, kurwa. No i dostaliśmy fajny trinket bez dziury. Zajebiście, dzięki. Zobaczmy tą waleczkę również. Sianko, Kimpek. Dodaj sobie do opisu free to play, beka w chuj. Ło. Ja pierdolę, on dostał kryta za ponad całe HP swoje. Nieźle. 0,31, kurwa. W sumie, to jakbyśmy to sprzedali. Jeszcze coś, w ogóle to nam jest potrzebny, kurwa, gem na HP. Bo jest strasznie słaby rozkład naszych stat. Ale dobra. O! I tu znowu zamieniamy. Dobra, no chuj, trudno. Kupimy to, cyk. 1000. Trzymaj się, miliczku, trzymaj się, miłej pracki ci życzę. O! Ten nam daje trochę golda. Jeszcze jeden, dobra, dzięki. Daj na HP, proszę. Kurwa, no. Aj, no i to jest taka zabawa, nie? Taka zabawa na, w pierwsze dni. W sumie to w pierwsze dwa dni. O! Tylko my z nim przepierdalamy czasem. Ale on nam jakiś gemik zasponsoruje chyba. Dokładnie. Lecimy dalej. Nie no, kolejne szczęście. Oj, Biblet Hump. Biblet Hump. Masz jeszcze trochę golda dla tatusia? I wróci do gierki jak nowonarodzona. Patryk, Karole, jak zdrówko, samopoczucie? Bardzo dobrze, Artur. Dziękujemy za pytanie. O, jest HP, dobra. Jest HP, pięknie. Kurwa szczęście. I co? I teraz chyba pociśniemy. 0,78 na tego sukuba. To nie jest kurwa dużo, powiem wam szczerze. Ale... ale no chuj, możemy trochę poklikać. O, ten sukub w ogóle też ma nową grafikę, co ciekawe. No ciekawie, ale nie, no przyjemna klasa postaci. Bardzo przyjemna. Dobra, nie siedzi. Okej, to kluczyk. Ile mamy klasera w ogóle? 45,5. Możemy chyba robić awkę. W pierwszej misji nie będzie kluczyka. Dobra, bless RNG, żeby szybko się kluczyk pojawił, widzowie. Do trzeciego lochu, bo to jest bardzo istotne. Mamy 31 level. O, jest kluczyk. Dobra, szybko, kurwa. Dość szybko. Pyk, pyk. Lecimy. Teraz będą first try. Jak ta klasa działa? Masz tak jakby trzy pasywki. Jedna blokuje i trochę atakuje. Druga trochę atakuje, ale nie za dużo. A trzecia napierdala jak zła. Powiem ci szczerze, sam nie wiem jak to działa, ale kurwa buja. Także to mi wystarczy. Dobra, to nam siadło. Jezu, jak te lochy małe jak spadają, ale to są niskie levele jeszcze. Ło kurwa, jaka buła i to od szkieleta. Ja pierdolę, nieźle. 32 level. Inteligencja plus 5, ale to nam się nie przyda za bardzo. Lecimy dalej. 46 level, jego jeszcze powinniśmy jebnąć. Opóźniona o tydzień, Faren. Około. Dobra, tego już na first try'u nie zrobimy. Trzeba troszkę poklikać, ale siądzie, dokładnie. Możemy przyspieszyć. A na którym się ostatnio przebierałeś? O, na sukuba mamy 1%. Ale czekajcie, teraz by było dobrze się troszeczkę przebrać, chociaż tak delikatnie. W ogóle więcej itemków, w ogóle to tak, gabinet magii. Bo tu mamy rzeczy bez dziury dwie. To dobrze by było sobie z dziurką coś ubrać. Tu na siłę.
siła, szczęście. Tu nam daje już plus 11, ale szkoda mi gema, szczerze. To na razie jebać. Pierścionek, siła, szczęście. Inteligencja 47. Dobra, to możemy założyć. Pyk. W ogóle wszystkie itemki by wypadało już dziurą mieć. To teraz jeszcze szukamy... Tak, tak, to jest dalej Song Request, no. Aż niepodobne do Song Requesta, nie? Dobra, pierścionek. Pierścionek z dziurą jakiś. Zręczność, wytrzymałość, szczęście. O, na intę znowu. Może być. I teraz jeszcze nam się przyda paseczek, ewentualnie jakaś broń lepsza. Bo tutaj brońki, mamy broń maga, więc tak naprawdę co chwilę można broń wymieniać, bo nam już kilka leveli daje znowu dużo średnich, nie? W teorii tak to działa. Tu już plus 9. Wytrzymałość, szczęście, siła, wytrzymałość. Inteligencja, wytrzymałość, dużo pancerza na plus. A kurwa, wziąłbym to, tylko że tu mam gema na HP. No ale trudno, może się jeszcze pojawi jakiś. Wytrzymałość, szczęście, plus 11. Dobra, w sumie mogę to wziąć. No i okej, okay. I na razie tyle kopiemy. Możesz już XL-ki znajdywać? Jeszcze nie. Na 32 levelu znaleźć XL-kę to jest naprawdę kurwa wyczyn, powiem ci szczerze. Także ja się jeszcze wstrzymam troszeczkę. Ja pierdolę. Dobra, jest inta. Potrzebujemy 3 gemy jeszcze. Ło kurwa mać. Daj na HP, proszę. Kurwa. Kurwa no. Jezu. Ile my mamy gemów na szczęście? 1. Czy chcę drugi wkładać? No nie bardzo chyba. A może włożę na chwilę i poszukamy 2, ale to zaraz. Znowu lecimy na 1000. O, proszę bardzo. Trochę ludzi trzyma tego golda. Mamy tu trochę sponsorów. Kurwa, no trzeci na siłę z rzędu. O, ostry żul też daje dużo golda. Kurwa, trzymałem tego golda, ludzie weku. Dziękuję wam pięknie. I jest na HP. Cygi co? I teraz by się w sumie ten jeszcze na HP przydał, ale jak poleci inta, no to oczywiście nie będę, nie pogardzę, nie? Wiadomo o co chodzi. Czy to prawda, że Black Wolf jest w Choroszczy? Cześć Malunio. Oj, on mi już nie daje golda. Nie wiem, czy Black Wolf jest w Choroszczy. Był wczoraj na streamie, nic nie pisał, że jest w Choroszczy, więc chyba nie. Skipnij sobie kwatery, będziesz miał tańsze te? To prawda. Kiedy będą nowe dropy? Prawdopodobnie w poniedziałek. Kurwa, szczęść. Dobra. O Jezu, jakiś mocny ziomek mnie zaatakował. Ten jeszcze daje. Ten jeszcze trochę daje. Już nie daje, dobra. Lecimy dalej. O, Jaradro, proszę bardzo. O, jeszcze raz go muszę jebnąć. Czemu go nie ma? To był ten? Ten co pisał, że żony szuka? Wiesz co? Teraz możemy pograć tak za 3 tygodnie. Dobra, jest HP, pięknie. Mamy to, teraz sprawdzamy procenciki. O, jeszcze osiągnięcie wpadło, plus 5 stat, zajebiście. Mamy po 8% na parszywego drania i 6,5%, prawie 7% na sukuba bezstydnego. Lecimy. Dobra, jest 33. Myślisz, że dlaczego mnie pamięta? Kupa. Zostawiam tobie odpowiedź na to pytanie. Nie odpowiem. Na co mam ci odpowiedzieć, co? Nie mi, jemu. Jest trzeci. Kurwa, paseczek, ale bez miejsca. Dobra, chuj. Czy szukam potek na 34? Bardzo możliwe, że poszukam, wiesz? Upierdolimy jeszcze tego. Czy nie robisz większych ulepów? Robię mały, no ja dopiero zacząłem dzień, no powoli, spokojnie. Wiemy, zaraz coś. Zauważyłeś, że jak ci się odpala golem i ma rękę do dołu, to wali kryta, czy to bug? Oj, nie zwróciłem na to uwagi, szczerze ci powiem. Nie zwróciłem na to uwagi. Nie mam. Nazwa koleżanki obok na szejksie.
X-Shizu. Jest oficerem u mnie w gildii. Nie mam. Czego nie masz? No nie mam tego kurwa klucza jebanego, ja już piję drugie piwko. No tak to działa czasem, no co ja ci poradzę. Biblet hump. Pierdolinie coś. Dobra, jeszcze sprawdzimy. Może jeszcze ten 3-5 się uda wjebać bez tych potek nowych. 2% na posępnego wilka, dobra. Jego jeszcze chyba pierdolniemy. Tak mi się wydaje. Dobra, siedzi. Mamy 3-5. Pięknie. Czyli można teraz szukać potek XXL i jakiejś nowej brońki. Też można poszukać. Lecimy dalej. Ten pasek to sobie zaraz sprzedamy. Czyli tak, poteczki. Poteczki XXL. O, już się pierwsza pojawiła. Niestety, a czy ja chcę tu wymieniać itemki? Chyba na razie nie bardzo. Chyba te potki mi dadzą więcej. Dobra, tu szukamy potek po prostu. To jest już mój kurwa 15 start serwera, albo nawet więcej. I za każdym razem powtarzam to samo. No, kolejne HP. Na razie nie kupuję tego, bo szkoda golda. Dobra, jest inta, pięknie. I co? I teraz brońka jakaś nowa by się przydała. Zobaczcie, brońki mi już dają plus 36. W ogóle może jakieś itemki pozmieniam przy okazji. Paseczek na samą intę, plus 22 pancerza. A wziąłbym go. Na razie. Nie wiem, czy to mądre, ale jebać. Jebać Disa. Lecimy dalej. Siła, kurwa, dobra broń w sumie. Inteligencja, wytrzymałość. To jest w sumie też fajne. Kurwa, mogłem poczekać. A dobra, kupię. Chuj mi w dupę. Lecimy dalej. Zręczność, szczęście. Nie bardzo. Zręczność, inteligencja, wytrzymałość. No nie, nie. Dobra, pasków już nie sprawdzam, bo mi się przykro zrobi. No ładna broń. Przytuliłbym tak szczerze. Odkąd są dropy, to jest straszny boost, jeżeli chodzi o widownię na Twitchu. Przekłada się to na jakieś tam zarobki z primików, z reklam, z takich rzeczy. Przy okazji dajcie prima, jak ktoś ma wolnego. Więc tak, no. I też na początku te dropy były tylko na oficjalnym kanale, nie? A teraz już od jakiegoś czasu dają i na oficjalnym, i tam tym twórcom, którzy są jakoś, wiecie. No jacyś więksi, nazwijmy to, na Twitchu i no w sumie regularnie dostają jedne i te same osoby, między innymi ja, nie? Więc tak, to prawda, to jest akurat bardzo fajne z ich strony. Czy ja tu chcę coś dalej szukać? Chyba nie, chyba na razie nie. Musimy jeszcze gemy wykopać. To nie będzie takie proste. Dobra. Dobra, to możemy jeszcze sprzedać. Daj na intę, no do broni musi być inta, no nie ma chuja. Dobra, trudno. 1000. Dostajemy tu jeszcze golda, coś tam dostajemy. Może się trafi ktoś z goldzikiem. Może nawet na jakieś 750 polecimy. Pyk. HP. No do broni nie wsadzę na HP, ale mogę zamienić szczęście. To szczęście to i tak od kant chuja. No ale szukamy, szukamy dalej. Kurwa, tu już nie mogę ich bić, dobra, 500. Szukamy dalej gemiku na intę. Do broni. O, Kozel! Hello, Kozel. You want sponsor my game? Sianko, merci, witam. Inta? Kurwa, no. Kurwa, HP. W sensie dobrze, że HP, przyda się na później, ale... Ile ten Kozel ma golda w ogóle? Jaka skarbonka nam się trafiła. Na nowym serwerze mi chodzi? O, jest inta. Teksu, nie wiem, nie wiem, to musisz pisać do twórców. Ja tam się nie znam. Sprawdźmy procenty. Dobrze, mamy prawie 3%, mamy w sumie na dwa lochy po 3% niecałe. Na rozbójnika i na demona. Który ma mniejszy level? Rozbójnik, dobra. To zaczynamy od niego. Jaki level ma top 1? 215 miał, jak sprawdzałem niecałą godzinkę temu. Gdzie jest ten kod? Jaki kod, Darte? Który kod masz na myśli? Zawsze możesz zostać moją dziewczyną, jak nie chcesz być widza chłopakiem. Oj, widzowie, widzowie, wy myślicie, że to tak o. Dajcie spokój.
prawym górnym to jest neutral myślnik 5i8j i to jest kod na Hellevator, działa do niedzieli do północy. Na każdy serwer musisz mieć 10 level. Kurde, powiem wam, że ten szkielecik też ładnie nakurwia, jak kryt siądzie. No tu było close, ale spoko, spoko. Okej. Co to za klasa? Nekromanta. Nowa klasa postaci, która wyszła z tydzień temu jakoś. Dobra, teraz demon. Na niego mamy bardzo podobne procenty, też raczej powinien siąść w miarę szybko. Honey wczoraj na SF Tavern dołączyła. O kurwa. To trzeba ją przekierować na karczmę neutrala i podstawić ją Farenowi. Faren może coś tam ten. A gdzie THC? Pisałem ostatnio do THC, bo sam byłem ciekaw, dlaczego go ostatnio nie ma na streamkach i tak dalej, czy on gra w ogóle. Z tego co wiem, to gra. Mówi, że nudne jest stopowanie lochów na EU5, ale klika regularnie. Natomiast powiedział, że na streamkach zmienił się trochę vibe, już to nie jest jakiś jego bardzo klimat, od czasu do czasu śledzi, ale aktywnie nie bierze udziału. Także... no to jest jego opinia, nie? Jakby ja mam z tym luz. Dobra, demon również nam siadł, ładnie. Teraz tak, tu mamy piekielną bestię 70 level i jego by było dobrze ujebać jeszcze. Zobaczmy, ile mamy procent. 0,21 na piekielną bestię, kurwa. No i co teraz? Co teraz, widzowie? Tą piekielną bestię by jeszcze wypadało ubić. Może dobijemy level jedną misyjką. Żeby ten 38 wpadł. I tak na razie... za dużo nie zużyliśmy awki. Dobrze, przebieranko, tak. Robimy jakieś przebieranko delikutaśne. O, brońki już też lecą fajne. Lecimy przebieranko. Paseczek, o kurwa, fajny pasek. Od razu damy do niego gemik na HP. Nie wiem, czy ja mam dobry rozkład tych gemów, ale to się potem ogarnie. Przebieramy. Pancerza nam się też przyda na tego woja mieć full, czyli 20%. Na Twitchu się mówi krewety. No, to wiem akurat. Nic dziwnego, że ma, musimy docenić jej kunszt. Teksu, jak chcesz doceniać, to sobie doceniaj. Nikt ci tego nie zabroni, wariacie. Tu plus 4 tylko. O, proszę bardzo, inteligencja plus 22, tylko tracimy pancerz. No dobra, może się na czymś odzyska. Kurwa, tu też tracimy pancerz. Ale pizda. Nie no, nie wiem, czy te wymiany są kurwa mądre, co ja robię. Ale chuj. Zobaczymy dalej, może coś lepszego poleci. O proszę bardzo, jakie buciki. Plus 55 pancerza, tylko te buty miałem w miarę świeże. Nie wiem, czy jest sens je wymieniać jeszcze. O, rękawice na HP. Cianko, jak się sprawdza nekro? Fajnie. Na razie mi się bardzo podoba. Jak myślicie, kupować te buty, wymieniać, czy jeszcze nie ma sensu? Patrzę tutaj głównie przez pryzmat pancerza. No i ta inta jest fajna, nie? I myślę, czy by tych rękawic nie założyć. Chociaż one dają 46, no ale pancerz fajny. Dobra, kurwa tam. Będziemy pierdolić. Co my jeszcze chcemy kupić? Wyjebane, najwyżej nam procenty spadną. I... Lecimy. O, nie no, pokurwi mnie. Wymieniałeś? Tak, już trzeci raz chyba wymieniam rękawice. Jestem zjebem, ale to nic. Wy mnie znacie z tej strony, to tam chuj. Oj, dobra, jeszcze czapa i broń. I może, a nie, pasek wymieniłem. To czapa i broń jeszcze. 20% pancerza mamy, więc git. Czapa, broń. Już nic innego nie sprawdzam, bo mi się smutno zrobi znowu. Wolę pominąć. O, czapeczka fajna. No i teraz brońka jakaś. Tylko broń znaleźć dobrą będzie ciężko. Ale no możemy troszkę porolować. O kurwa, jaki rozrzut. Tylko nie mam golda. Dobra, takiej broni szukałem. Czekajcie. Kontencik na pani Miodek? Daj spokój, kurwa. Ten stream od godziny się kręci na pani Miodek, a pani Miodek się kręci na fiutach. Dajcie spokój.
A nie wiem, tak mi się jakoś skojarzyło. Ja pie... O, jest Inta. Dobra, to tą Intę wrzucę do broni od razu. I wszystko się kręci bez kitu. Jezu, ile on ma golda, ten ziomek. Ile ta brońka kosztuje? Ło kurwa, droga jest. Kurwa, no. Dobra. Pyk. I od razu wrzucamy gema. Dobra, czyli potrzebuję 4 gemy. Z 2 na HP i z 2 na intę, tak myślę. Ale czy nam tak poleci? No wątpię. Jeszcze tego ziomka wydusimy. Ile nam się tylko uda. Dobra. Teraz, którzy my w ogóle jesteśmy? Kurwa, już mamy 200 pozycję. I już nie dołączy do gildii? Jak ja już wczoraj mówiłem coś tam, że to jest kurwisko czy coś takiego. Także już raczej przejebane, już nie będzie u nas gildii. Bibletchump. Moim zdaniem typ sobie zrobił taki nick dla Beki? Właśnie nie. Ja też tak myślałem, powiem ci szczerze. Ale skomentowała dzisiaj mój filmik, więc nie, więc to raczej prawdziwa. Dobra, jest HP, pięknie. Japczan na lidera gildii? Oj tak, byczku. Plus jeden. Sianko Krzychu, witam cię serdecznie. O, ola! Ola, ile ty mi dajesz golda? To niezła ola. Kurwa, i gem na zręczność. Sianko specjalista, witam. Dobra, ten ziomek daje dużo. Kurwa i szczęście, Jezu. Cudowni jesteście. Dawaj golda, gostek. Ej, w ogóle jest w kurwę Czechów gra na tym serwerze, zauważyłem. Bardzo dużo Czechów i przeważnie oni trzymają golda. Bo już któregoś Czecha nakurwiam, co mi daje tyle. Ale to dobrze. Czech i Polak, dwa bratanki. Tak się chyba mówiło, nie? Araxor, z dropów na Twitchu możesz ją zdobyć. O, Kozel nam znowu daje golda. No, powiedzmy. Możesz się pytać po prostu. Czemu zabierasz im golda, złodzieju jebany? Ja biorę to, co moje. Co na grzale, wariacie? Ja się dzisiaj raczej bigosem z grzybami. Co ja zalałem? A, jabłko mięta ja mam. Jabłko mięta zalałem. Dobra, jest drugi na HP, czyli jeszcze dwa na intę by nam się przydały. Polak, Węgier, dwa bratanki, a bez kitu to o Węgrach było. Popierdoliło mi się. Przepraszam. Czemu tak piszesz tekstu? Co ty gadasz? Oni przechowują twój gold? Dokładnie. Kurwa, no i znowu szczęście. A nie mogę tak mówić na Twitchu. Nic nie zrobię. Na pewno. Nie będę jadł na streamie, bo powiedzą, że jestem gruby. Samola ci kręci. Jezu, tekst, jaki ty jesteś okropny. Wrzuć jednego na szczęście. Bez kitu, to może nie być głupie w sumie. Jednego na szczęście. No i jeden na intę musi wlecieć, no nie ma chuja. Nie chcę, kochanie. Wiadomość jedną? Nigdy do ciebie otwarcie nie powiedziałam, że jesteś za gruby. Otwarcie może i nie. No właśnie, ale a to, że się domyśliłeś, to tam... Sugerowałeś coś podprogowo. Dobra, mamy intę, pięknie. I to co? Procenciki, nie? Dobra, ej, procenty nam za bardzo nie podskoczyły. Mamy niecały 1% na tego bossa. Ale no musimy go ujebać, on nam da level cały. I być może jakiś fajny epiczek. Oby. Niecały 1%, no to nie jest za dużo. Nie wiem, czy ten gem na szczęście nam w ogóle się przyda. Przydał. Ale no już chuj. Ile w ogóle nam klasera wzrosło? O kurwa, już mamy 51%. Jezu, jak to farmienie golda pomaga. Natomiast na tego drugiego mamy 0,44. No jak ubilibyśmy ich dwóch, to byśmy wbili 40 i byśmy mogli lecieć po kolejny klucz. Ten jeszcze daje nam golda? Daje. Wypierdalamy tego gema na szczęście, spróbujemy na... Jak ja mam w ogóle rozkład stat? No, na intę się przyda. Tu nam się coś skończyło budować, możemy polecieć akademię, żeby coś tam się rozbudowywało. Kurwa, jest HP. A spróbujemy z gemem na HP. Jak będą wyglądać procenty.
O, 1,32% wzrosło. I na tego drugiego też wzrosło. A jakie ty masz zasługi na tym kanale, Demians? Daj w boki do 100 bez kitu, przecież ja w ogóle boków nie ulepszałem na tym koncie jeszcze. Też jestem głupi. I czemu ja ulepszam zręczność, jak walczę z wojownikiem? Jestem przypierdolony. Dobra, czemu się daje boki? Neutralowi idzie w boczki. Jest jeszcze kokosanka? Ale jedna tylko? Pół. Pół tylko? To ty już dwie zjadłaś już? No i dałam, bo jestem głodna. Nie opluwam... O, dobra, siedzi. Nie opluwam, Municzku, co piszesz. Po prostu jest dużo wiadomości, przepraszam cię. Marcel, prawdopodobnie przez to, że... A ja cię w ogóle wyrzucałem, czy ktoś inny? Jeżeli ja cię wyrzuciłem, to prawdopodobnie przez to, że miałeś chujową salkę. Albo wcale jej nie miałeś. Głównie wyrzucałem ludzi, którzy mieli albo jakiś klaster pokroju 10%, albo salkę 0. Jezu, taki nam zajebisty hełm poleciał i bez dziury. Ajajaj, dokładnie. Dobrze śpiewa ziomek. Czy tam rapuje. Dobrze, możemy podbić sobie te boczki. Powiedzmy do jakiejś stówki. Ile ja tu mam w ogóle? Tu 160 możemy dać, tu możemy podbić na 150, tu możemy na 210. I to damy też do stówki. No właśnie, właśnie, o to chodzi, że bez dziury. Dobra, i sprawdźmy teraz jeszcze procenty na tego drugiego. No ten 40 dobrze by było wbić tymi lochami. 0,69, dobra. Ale guzior. Lecimy. Ja też dałem 5%. Czego? No to fuj, to napierdalaj. O, jak szybko! I prawie 41 nam wpadł. Holy shit, man. Pokaż mi, jak to wyglądało. Ty, Marcel, ale powiedz mi, kto cię wyrzucił? Czy ja, czy Shizu, czy Mixty? Ja pierdolę. Ten ogar naprawdę napierdala za całe HP. Ej, a właśnie, nie zwróciłem uwagi tutaj. Bo się zagadałem. Tutaj też na pewno było coś mocnego. Ale no tak. No tutaj nie było takiego kryta. Ale no, pojebane to jest. Dobrze. Szukamy kluczyka następnego w takim razie. Szukamy kolejnego kluczyka. 41 level zaraz bijemy. Blazer NG widzowie, żeby kluczyk szybko poleciał. Mam w ogóle to zaptaszkowane? Mam. Ale nuta dojebana? W chuj dojebana. O Jezu, jaka piękność się do mnie przytula. No piękna, piękna jesteś. Jak ci idzie? Zajebiście, a tobie? Już się wkurwiam. Wkurwiasz się? No już tak się od godziny wkurwiasz jakoś. Ale to nic. Kurwa, no gdzie ten klucz? Spoko, mi też nie chciałem polecić. Pierdolony. O, jest, dobra, dzięki. Lecimy. To Ginold śpiewa? Nie, Ginold tańczy do tego. Dobra, pierwszy siedzi, lecimy dalej. I zaraz przebieranko znowu. O kurwa. Dużo mam. O kurwa, jeszcze więcej. Ja też mam i co? Co z tym mogę robić? A klikłaś ten lock 5%? Tak. No gemiki, kob, jakieś przebieranko delikatne. Ja nie wiem. Nie chcę. Sianko Damlo, witam cię serdecznie. Są takie ciężkie. No są, to takie prawda. Nie pierdolnij mu! Boże, kurwa. Jak ja zaczęła znowu nową No przecież ty miałeś ochotę. Ty no miałeś ochotę. Fuj. Ale wiedziałam, że tak będzie. Kochanie, to chyba rekord, jak ty chcesz na 40 levelu skończyć. Czemu? No bo zazwyczaj dobijałaś chociaż jakiś 150. Co ty gadasz? No? Nie, w sensie, no nie, 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 że chcę skończyć, bo. No to zrób sobie. Zjedz sobie drożdżówki. Jestem, jestem. Nie oceniam postaci na streamach specjalnych. Kobiety powinny lubić grać w Shakesa. Często się na zakupy chodzi. Ja pierdolę. Jesteście niemożliwi.
Rel. Dobra, tego jeszcze ubijemy raczej. Ale tu już nie... Tu już nie ma first try, chyba że jakiś kryt potężny poleci. Kurwa, dobra. Tu już trzeba troszkę entera poklikać, ale to jeszcze siądzie na luzie. Pyk. Obejrzymy sobie oczywiście. Baby to się do Simsów nadają tylko. Pierdalaj tam. O, a Karolincia gra w Simsy ostatnio dość często. Jak się, jakoś się tak zdarzyło. Przypadkiem. Święty Graal AU. Gratulacje, Jaffson. Gratulacje. Dobra. I co? Tego jeszcze ubijemy. O, on nam da jakiegoś epika. To jest 7-4 level. Jeszcze powinien nam siąść. No proszę, padnij jeszcze. Padnij, padnij. Kurwa, 0,64 to wcale nie tak dużo. Tak TBH. No ale no, chcę go jeszcze ujebać. Chcę go jeszcze ujebać. Już piję wodę. W ogóle chyba opluwam to picie wody często. Jak się skupiam. Jak się skupiam. Dobra. Nie siadło. Lecimy. Okej. Okay. 4-4. Co chcę? Gemiki na Inte? No przydałyby mi się w sumie. Okej. Okay. Lecimy. No to teraz musimy przebrać wszystko. Zobaczcie, już mi Inty dają po 70... Po 70 stad około. To możemy wymienić. Plus 5 tylko to malutko. Jezu, jaka dobra nuta wleciała. Inteligencja, szczęście. Zręczność. Jezu, jaka dobra broń. Ta też jest dobra, chociaż górny jest mniejszy. Ale nie chcemy, nie chcemy tego wymieniać. O kurwa, jaka czapajka. Dawaj mi to. Inta, szczęście. Nie chcę. Inta, wytrzymałość. No nie chcę. My tą Intę możemy dobić gemami w razie czego, jak będziemy mieć za mało itemów na... W sensie HP, HP możemy dobić gemami. Jak będziemy mieć za mało itemków na Intę. Kurwa, na HP, co ja pierdolę też. Jezu, jestem głupi. Siła. Inteligencja, wytrzymałość. No nie, no tutaj nic. Szczęście 73, siła. The Shield fajny jest ten Necro, w sensie ciężko go jeszcze porównać, jak on sobie radzi w lochach. Ma pojebane obrażenia, jak siądzie ci ogar. Przyjemnie się nim klika. Podoba mi się ta książeczka, która tu jest. Fajnie będzie fitować z awatarkiem i z itemkami maga. I jeszcze ze złotą rameczką, jak wleci wkrótce. Więc, no mi się podoba osobiście. Ja jestem ukontentowany z tej klasy postaci, giga przyjemnie mi się klika. Dobra, no tej brońki nie chcę. Lecimy dalej. O kurwa, misklik. No jestem pewien, że nic tam dobrego nie było, nie? Nerfy dostanie jak Bard? Bardzo możliwe. Więc nie mogę na... O kurwa, jaki dobry pasek. No muszę go wymienić, no nie ma chuja. Nam na razie kluczyki akurat siadają. Chyba pierwszy raz od jakichś 2 albo 3 startów. Wiadomo do której stream, bo nie wiem czy po piwo jeszcze iść. No jeszcze tak, no do 20 na 100% będzie. Także jeszcze takie 1,5 godzinki. Także jeżeli cię to ukontentuje, to idź po piwo. Ja w ogóle dzisiaj miałem ochotę wypić piwo w chuj na streamie, ale stwierdziłem, że nie, trzeba zachować trzeźwość umysłu. Mam tutaj pracę do wykonania, muszę wam zmontować film z drugiego dnia, muszę pilnować gildii, samemu muszę grać z głową. Także nie będzie piwa jeszcze. Jeszcze się powstrzymamy z piwem. Zbyt bardzo jest to istotny start, żeby kurwa pić piwo i się skurwić. O, to możemy podmienić akurat na wytrzymkę. Kurwa, no jeszcze ta brońka i klata. O, ta broń zajebista, to bym wziął w sumie, jakby była na Intę. Dobra, broń i klata. Innych rzeczy już nie sprawdzam. A nie, ja już mam klatę kurwa, jak jestem głupi. Ja miałem szukać broni i rękawic, a nie kurwa klaty. A ciągle patrzyłem tylko na to.
Czemu mi nikt nie napisał? No debil, no jestem debilem, to prawda. Dobra, chuj. Kurwa, wziąłbym to chyba. Wziąłbym to, no. Okej. Okay. Lecimy. HP. O kurwa, HP i inta. Cichutko. Dobra. A gabinetu nie przebierasz? O, bez kitu jeszcze gabinet. Kurwa. Ty to masz łeb, wariacie. O, pupile jeszcze, bez kitu. Jezu, ja już zapominam, jak się gra na tym levelu. Jabsona, poklikaj środowiska wszystkie, które mogłeś? To też jest istotne. Wytrzymałeś 66. No troszkę za mało. Siła, inteligencja. Wytrzymałeś szczęście. O kurwa. No to bardzo dobre. O, wytrzymałeś 74. To też jest dobre. I jeszcze wisiorek nam jest potrzebny. Zręczność, inteligencja, siła, zręczność, szczęście. Dajcie jakiś wisiorek, siła 80, kurwa, jakby to była inta. Siła, zręczność. Sianko buszujący w trawie, witam. Z Helevatora może jedzonka wydropisz i dobijesz to pół levela. Ej, właśnie, ja mam jeszcze Helevator do kliknięcia. 62, za mało troszkę. 73, z ręka. Jakby to była inta znowu. Zręczność. Siła. Szczęście. Siła, HP. Kurwa, tak można rolować i rolować. Zręczność. One były traparu tylko na EU7. Bardziej tak w formie testowej, jak to działa. Z tego co wiem, to się skończyły. O, pięknie. Z tego co wiem, to się skończyły i na razie ich nie będą odpalać znowu. Może znowu coś tam będą doszlifować. Chuj wie. Honej na jej kanale nadawczym napisała o Shakesie. Kolega mówi. No to dobrze, to dobrze. Dobiłem 9-5 pupilami, THX, nie ma problemu, to mi nie dziękuj, dziękuj widzom, bo ja o pupilach totalnie zapomniałem, że można te środowiska jeszcze robić. Kurwa, ile nam leci gemów na HP, a nic nam nie leci na intę. Jezu, no co jest? Jak to wygląda? Dobra, jeszcze jeden gem na HP na pewno wsadzę, ale teraz już musimy na jakąś intę się czaić. Następny na HP, no przy... Kurwa, co się odjebało? Dobra, jest inta. Teraz tak, jakbym wsadził... Dobra, jeszcze jeden na HP wsadzimy. I trzy muszą być na intę, żeby to miało ręce i nogi. Cudowne jest to. Ej, Kubi, to zależy jaki masz level na myśli. Jeżeli 69 tak jak Honey, no to z kilkanaście tysięcy podejrzewam, jak nie lepiej. Jeżeli jakiś, nie wiem, no 27, no to ja na przykład wydałem wczoraj chyba z dwa koła, albo coś koło tego. Kurwa, masz ty wstydu, nie masz. Tu nuta wersow. Tu to. Dramat. Jak często się przebierasz grając na pierwszych dwóch pakietach? Ile grzybu na to przeznaczyć? Jeżeli grasz na pierwszych dwóch pakietach, Jokar, to najlepiej się w ogóle nie przebieraj. Tylko bierz to, co ci sklep daje o północy. Kurwa, kolejna inta? Jezu, jak sypnęło. Dobra, no i jeszcze jedna inta nam jest potrzebna. Czekajcie. 350. O, jak jesteśmy blisko... Kurwa, ty już masz 47?
Kurwa, siedzi sobie po cichu. Sianko, Szymuś. Siedzi sobie po cichu z boku. Jak ekspi jebana. Uczeń przerósł mistrza bez kitu. Czemu nie masz co przebierać? A ile masz procent? Dobra, jest inta. No na lożki. 1% mam. Okej, okay, sprawdźmy procenty. No ale no to rób to co ja. Jesteśmy na tym samym etapie. O kurwa. Mamy 6,5% na tego pirata, a na hienę cmentarną tylko 0,06. Co z tym subem darmowym? Wykrzyknik Prime. A co ty masz? Hienę i pirata. A ty? A to ty dwóch ubiłaś, okej. Okay. 4% na 10 przeciwnika w górze popiołów, kurwa, zamykam to dziś. No to już sobie topij do końca te piwka i wyjebane jaja. Dobrze ci poszło. Jak na drugi dzień. Nawet bardzo dobrze w sumie. No ale... No. Ulepić się jakie? 004. Dobra, siedzi. 004, nie 4, nie 4. Co? 8? Tak, no. 8. Tak. Gratulacje, Jaffson. W sensie gratulacje. No, pech, nie? Ale to jutro sobie ten kluczyk zdobędziesz po północy. To nie to samo? No nie do końca. Nie no, zajebiście Jaffson poleciał, no kurwa. Jaffson, a masz może 10k golda na koncie? Kurwa, i znowu bez dziury, no Jezu. Uj, trudno. Dobra. Tego jeszcze ubijemy raczej. Bo jakbyś miał 10 tysięcy golda na koncie, to bym ci dał na chwilę lidera i byś odpalił wyprawę gildyjną. Możemy się tak umówić? I ty mi potem oddasz lidera, jak odpalisz. Czy to się nie włączy? Nie. Żebyśmy już zaczynali zdobywać procenty dla gildii. Oddasz? No odda chyba. Mam nadzieję, że odda. Dobrze, jeszcze ten elevatorek możemy dopchnąć. Nie, nieudacznik. Jesteś nieudacznikiem? Nie wiem, ty to oceń. Nie jesteś. Ja tu upa. Ale jak? No możesz. Wyprawa, dołącz do wyprawy. I cyglota z gildii. Wykorzystałeś go na 10k golda, tago. Na jego levelu te 10k golda to już jest chuj. Dobra, troszkę nam jeszcze siada. Ej kurwa, dużo dają golda te lożki. Jakbyś się zgodził na łyso i zapuścił brodę, to byś lepiej wyglądał. Rel? Kurwa, jak ja zapuszczę brodę, to wyglądam jak Menel. I dobra. Tu na razie już nic. Przebrani jesteśmy, mamy 1,5% na ten loch. To jeszcze go spróbujemy ubić. Musimy go ubić tak naprawdę. No padnij, proszę. Jezu, już się zbliżamy do ciężkiego etapu, tak TBH. Dobra, siedzi. O Jezu, to nam dało... To mi dało 1,5 levela? I tak, to mi dało 1,5 levela. Holy shit. Aż muszę busiorka złapać. Nie, nie, Exul. Strasznie ludzie się wkur... Jak oceniasz tego nekromantę? No, idealne pytanie właśnie pod to, co się wydarzyło na ekranie w tym momencie. No, bardzo dobrze oceniam. Podoba mi się. Sprawdź procenty na poczwary, na pewno w górę poszło. Wiesz co? Ja mam teraz kurwę golda i ja bym chciał tego golda wydać. Ja bym chciał sobie dobić po 150 boków. Bo ja przebierać się na razie nie ma sensu. Bo ja mam strasznie tanie statystyki jak na to, ile mam golda, wiesz? Więc ja sobie dam w boczki, dam sobie w główną statę i generalnie no w te boczne. Mam bardzo mało szczęścia swoją drogą. Tak, tak, no. O kurwa. Dałem 5 więcej. No musi być porówno, bo dostanę pierdolca. Przykro mi. Tak, HP dobijemy do 200.
Chyba mi się uda. Uda mi się na pewno, no. Pyk. Szczęścia damy tak do 175. Sianko kwiczasty, witam cię serdecznie. Albo może nawet do 185. O kurwa, Bambi. Ale buja. Buja, nie? Dobra. I HP na 200. Dobrze, i teraz zobaczymy. Teraz zobaczymy procenciki. Zawszony korsarz 0,43, hiena cmentarna 0,22. Już piję wodę. Kurwa. No to tego korsarza jeszcze musimy pierdolnąć. Kurczę, powiem wam, a jakbym... Bo my mamy jeszcze dużo awki. No kurwa. Jakbym zużył te 40 awki jeszcze. Jak mi kurwa. Ile mamy klasera? Jaki tu mają klaserek na podobnych levelach? O, ten ma 54% na 40. Kurwa, on ładnie ten klaser na kurwie. Zdarza się, no, popatrzcie. Jeszcze troszeczkę klaserka sobie powbijamy. Może wyciśniemy jakiś 1%, może 2%. A dobra, tu już przepierdalamy. Oje, o! Ja pierdolę. 3% mi wskoczyły tego. Dobra. Dobijemy te 40 awki sobie na spokojnie. Też dużo golda nam z tego wpadnie. Wrzucę tego golda jeszcze w... A może jeszcze jakieś brońki poszukać w sumie lepszej? Możemy tak zrobić. Już kurwa, wiecie co, ja już nigdy nie użyję kurwa Kingu Everyone. Nigdy. Tu mamy... To na samo HP. Dobra, ale brońkę by można jakąś znaleźć z takiego wyższego rola. No właśnie o taką broń mi chodziło. O taką broń mi chodziło właśnie. Gimme that. Pięknie. O, i od razu inta. Beautiful. Dobra, lecimy tak. 205. Tu możemy podbić na 200. Tu mamy 250, tu możemy w HP wrzucić tak na 225. I resztę damy wintę. Dobrze. Sprawdźmy. Prawie 2% na korsarza, prawie 1% na hienę. No kurwa, klikamy, nie? Dawaj ogar, przypierdol jakieś kryty i jesteśmy w domu. Te dwa lochy padają i mamy raczej 50. Tego kryta by nam się więcej... Dobra. Tego kryta by nam się więcej przydało, wiecie? Wtedy nie miałam powiadomienia. Na pewno chcesz oznaczyć wszystkich. No, bez kitu. Ja zawsze mam. Na pewno chcesz oznaczyć everyone. Wciśnij jeszcze raz enter. A ja mogę everyone dla zabawy? Buszujący w trawie dla zwykłych użytkowników to nie działa. Tylko dla adminów. Jawson, nie wyprzedzę cię w helce. Masz 40 leveli więcej ode mnie. Nawet więcej, 50 prawie. Dobra. Ładnie. I teraz tego na niecałym 1% trzeba zrobić. A co to jest ten telewizor? O kurwa. No i to jest właśnie to. Nie to udało. Dobra. Kochanie, no siła grzybów. Nie miałeś procenta. 0,95 na tego. Ile wydałeś? Na tego z 5 grzybów. Na tamtego wydałem z 50. Jebać. Dobrze. No to co? 50 level dobijamy. O kurwa, dobiłam 50. Jest 50. Ale kurwa kryty? No kryty są pojebane. 50 level mamy i co? Teraz szukamy chyba kluczyka. Wypadałoby. Kurwa, mam fragment lustra, ale klucza nie mam. Zajebiście. Dobra. O, jest kluczyk. Ej, dobra. Te klucze nam idą zajebiście. Na tej postaci. Okej, czy ja tutaj jeszcze zrobię? Zrobię na pewno. Wbijemy parę leveli i przebieranko. Kurwa mać, jakie hity pojebane. Ale bez kitu się Bart przypomina, no, to prawda.
No padnij, kurwa, przecież on jest słaby w chuj. Dobra. Trzech dasz radę, czwarty będzie ciężko. Właśnie nie wiem, czy tego trzeciego ubiję, wiesz, ale zaraz zobaczymy procenciki. Jaki piękny cios. Dobra, kogo my tu mamy? 80 level. Nie no, też powinien siąść. Tak TBH. 8000, 69000, 7. Raptora też zrobisz, bo tamte miały 8-6 level. No tak mi się wydaje, tylko tamte już wiesz, były tak dopychane. No ciężko z nimi było, ale dobra, siad. 5-2. Jezu, jak dobrze, że dodali przyspieszenie walk, nie? Jakbyśmy to mieli oglądać normalnie. Pięknie. Okej. To co? To event epicki teraz w takim układzie. Event epicki mamy odblokowany od 50 levela. Szukamy byle czegoś dziurą. 215k bez kryta, no. Byle coś dziurą. Tu możemy wrzucić gemik na HP. I teraz co robisz po prostu? Mhm. Brońka, tak. Brońka fajna, ale bez dziury niestety. Patryczku, magisterka będzie robiona, czy wyjebane jajo? Wyjebane jajo. Ja już zakończyłem swoją edukację. O kurwa. Jezu, to jest drogie. Dobra, jebać. Ja muszę patrzeć na golda też. Zależy, czy za grzybki, czy bez grzybków. Bez grzybków są drogie. No zaraz zobaczymy. Dzisiaj jeden streamek? Tak, Angus. Dzisiaj jeden streamek. Restart zrób? Po co restart? No tyle około kosztują, nie? Tylko, że ciągle bez dziury nam lecą. O, laczki. Tu też możemy dać na HP. Jakaś brońka by nam się przydała. W sumie cokolwiek by nam się przydało. Ale rozrzut, że bez dziury, no... Właśnie to jest najgorsze, że teraz bez dziury będą lecieć. Nie było tematu? Ja już się przelogowywałem, jak dobiłem 50, wiesz? Dobra, do tego musimy gema na intę poszukać. O, ładnie. Niech się kopie już następny. O kurwa, kurwa, to za samego golda. No nie możemy sobie na to pozwolić. Przypadkiem zacząłem gabinet rolować. I taki zajebisty wisior, co? Za 5 koła, bo bez grzybów. Przeks nie zna takich hitów? Nie, może. A w sumie może i nie zna. No, ale to jest hit bez kitu. Oj Boże, to rolowanie. Sianko Koboć, witam. O kurwa. Dobra. Jakaś inta. Tylko plus 9, ale rozrzut no piękny. Znowu coś na HP, już nam dają po 116 gemiki. Chujnia bez tego kowala? No troszkę tak niestety. Ale dobra, może takie przebieranko delikatne wystarczy, żebyśmy pokonali jakieś kolejne lochy, nie? Zaraz sprawdzimy procenciki. Dobra, jest inta. Cyk, cyk i sprawdzimy procenty. Proszę bardzo. 10% na jaszczura z bagien, prawie 4% na bossa w drugim lochu. Pyk. I tego jeszcze możemy ubić. On też powinien paść łatwo. A to nie z drugiego lochu, Boże, z trzeciego lochu. Pyk, dobra. Jakieś rękawice mamy, wyjebane jaja. Obejrzymy sobie to. A ile mamy na tamtego? 0,56. To
tak? Przebierzemy gabinet magii, to też siądzie. Dobra, Gicior. Gabinet magii teraz, tylko no nie mamy golda za dużo. Kurwa, bez dziury. Nie mamy golda za dużo, więc musimy szukać takich z grzybami. Ten pies jest zajebisty? No pies jest OP. Pies jest totalnie OP. Okej, okay, fajne. Bez dziurki niestety. Nie pies, tylko ogar. Ogar to wiesz. Ty się ogar Faren i mi komentuj milej filmy moje. Ale kurwa, gra słowna. Jezu, jaka dzisiaj jest forma. Coś pięknego. Znowu bez dziury do chuja. To tanie i przyjemne może być. Dobra, i czy chcemy szukać samego wisiorka? W łeb się pierdolni z tymi filmami. Dobra, też może być. Zacznij coś budować. W sumie mogę, no. Dobra, dwa na intę potrzebuję. Tak? Tak, dokładnie. Kutasiankę. Co tak wpierdalasz? Kokosankę. Ej, ja nie wiem w sumie, czy ja nie mam za mało inty względem HP, ale dobra. Zobaczymy procenty. O! 4,5% prawie na T-Rexa, pirat krwawonos 2,5. Dobra. Bounty? Znowu bez dziury do chuja. Siema, neutral, lubisz bounty. Siada w 5 minut? No tak, tak, powinno siąść, dokładnie. Mamy jakiś pierścionek, ale już widziałem, że bez dziurki. Ataki w twierdzy? A tak, zaraz porobię, no. Jak procenty sprawdzać? Na SF Toolsie. Jak sobie wpiszę z SF Tools neutral albo kalkulator do lochów neutral na YouTubie, to ci wyskoczy mój filmik i tam mówię, jak właśnie sprawdzać procenty. I to możemy sprzedać. Na 70 klucz w gabinecie, pamiętaj, ja dzisiaj raczej 70 nie dobiję. To już sobie zostawimy na jutro. Dobra, co ja tu miałem bić? Tego jeszcze. 215 w drugi dzień, co za pojeb? No Turor drugiego dnia na W50 miał chyba 220 któryś. To nie jest żaden rekord, nie padł na tym serwerze żaden rekord. Dobra. Okej, jakie tam tu lożki jeszcze pozostawały? Tu mamy 9 na 10, tu mamy 6 na 10. Tu mamy chyba tą... A nie, to nie jest meduza. Tu jest meduza. Kurwa, chujowy ten pasek. W sensie spoko, ale pancerz na minus. Ja pierdolę, jaka broń, zobaczcie. Cianko Makaveli, witam cię serdecznie. Bez slota? No właśnie, bez slota. O! Ale ten... A ile on kosztuje? Dobra. To możemy wziąć jeszcze. Tu rękawice niestety bez dziury. No rękawice i czapa by nam się jeszcze jakieś przydały, bo mamy zwykłe. Ty już im... im really podziękuję? Cicho. Ale mam ochotę ubić metka bitwy. Daj spokój. Ja to bym sobie pograł w Metina, tak szczerze. Ale to jest bardzo czasochłonne i chyba też pieniędzochłonne ostatnimi czasy. A ja nie mam ani tego, więc niestety muszę odpuścić. Sadek. Do której streamek? Nie wiem, jakoś do 8 pewnie. O kurwa, jakie rękawice dojebane. I tu możemy od razu gemik wrzucić. Dobra. To co? To jeszcze czapka, ewentualnie jakaś broń. Tylko szukać jednego itemku epickiego to jest jak szukać igły w stogu siana, powiem wam szczerze. Ja pierdolę, jaki roll. Minus 8 głównych, tyle nam daje boków i plus 36. Tylko ja kurwa golda nie mam. Dobra, wykopiemy gema na intę do tego paska.
Zobaczymy, czy jakiś lok mi jeszcze nie siądzie. O, górnik nam od razu wleciał. Pyk, pyk. O kurwa, mam 4,5% na już czyżego rozbójnika i ponad 3% na ośmiornicę. Dobra, to jebać tą broń. To zaraz się znajdzie lepszą w takim razie. Elevator klikaj, a mogę w sumie kliknąć. Bez kitu. Kurwa, ile to golda zaczęło dawać. Jezu, ja zapominam o tym elevatorze. Jezu, jaki to jest boost w ogóle na start serwera też, pojebany. Dobra. Kupimy ją, zobaczymy, czy nam się w ogóle procenty zwiększą. Raczej się zwiększą. To musimy gemik na intę wziąć. No. O! Pojawił się. Pyk, HP zostawimy. Te posprzedajemy. No, 8,5% i prawie 6%. W chuj nam dała ta broń. Tak jak myślałem. Dobra, lecimy. Parę roli po czapkę. Zaraz, zaraz. Dobra, siedzi. Bagienny Dragor. Teraz tak, ośmiornica. O kurwa, jak szybko nam padło. I mamy 60 level. No way. Dobra, gicior. Damy coś w ogóle w ulepy. Póki mamy golda. Chociaż jeszcze mamy w chujawki i tak dalej. To w sumie nie wiem, czy to jest potrzebne, ale niech będzie. O, mamy osiągnięcie, to się w sumie przydało. Cepie miałeś nie palić. No przecież nie palę, tylko wapuję. Kryt za całe HP? Daj spokój, już na to nawet nie zwracam uwagi. Takie pojebane są te. 1,5% mamy na bossa w tym lochu. Ej, to on chyba jeszcze... Ej, czy my coś chcemy szukać? O kurwa. No średnie są takie same, ale... Ale no trzeba wziąć, nie? Tak, tak, rozrzucik zajebisty. Dobra, i ubijamy tego bosika. Czapka ci da osiągnięcie? Wiem, ale ciężko będzie znaleźć czapkę. W sensie no, to nie będzie takie proste. Ta czapka poleci prędzej czy później. Może nam z bossa wyleci, chociaż na to jest też mała szansa. Od którego levela jest wieża? Musisz zamknąć pierwszych 9 lochów i wbić chyba 125 level, jak dobrze pamiętam. I wtedy ci się odblokowywuje wieża. Nie pamiętam, ile mam procent. W sensie na Dragora mam mało. Na Dragora mam 0,44 chyba. 105 od 105 jest zarządca areny, wiesz? A tak z ciekawości... Czekajcie. Tak z ciekawości, jak wygląda po tej zmianie broni procenty. 1,85 i na Dragora 0,84. Dobra, to jak ubijemy tego, to możemy porolować zbrojownię jeszcze. Może ta czapka wyleci jebana. A na którym skończony u Schizy? Schiza dobija 50. Dobra, siedzi. I co nam wyleciało? Rękawice, plus 3, mało. Ale niech będzie goldzik. Obejrzymy to sobie. A po co? A może by tak 6-2 dobić aweczką? O, lustro nam się już pojawia, ale nie opłaca się tego brać. Dobra, mamy 6-2. Przelogujemy się jeszcze. I szukamy. No bo jak jest event expa, golda, głównie expa, to jak jest misja z kawałkiem lustra, która ci daje mało tego expa, to lepiej to opluć, bo to lustro i tak prędzej czy później dostaniesz, nie? No te rękawice nam się nie przydadzą za bardzo. Trudno. Pasek. To bym wymienił, gdyby miało dziurę. O, o kurwa. Dobra. Dzięki. Dzięki. O, i mamy osiągnięcie, pięknie. Czapeczka ubrana.
ile mi dają tej temki. A może zobaczmy procenty po prostu z tą czapką. Prawie 2% na bagiennego Dragora. Jak łatwiutko. Zobaczmy. Zobaczmy te obrażenia potężne. Jezu, jak to napierdala potężnie. Elevator jakiś jeszcze siądzie. No, proszę bardzo. 50 elevatorków ubite. A ty robiłaś w ogóle elevator? Okej. Okay. 600 widza, wow, żebraj. Widzowie, mamy tutaj 600 osób, jestem przekonany, że someone ma jakiegoś free prima. Very please give me prime on this channel. Musiałem zrobić multilanguage, bo dostaliśmy rajda od niemieckiego streamera również. Rozumiecie, o co chodzi. Mamy meduzę i meduza to jest bloczek. I czy my chcemy z tą meduzą się dzisiaj użerać, czy my chcemy ją zostawić na jutro? Not possible meduza jest. Zrób z 2 piwka i może przebierzesz test wszystkich na 3. Tak mówicie? Bez kitu, może dobiję jeszcze z 1 level aweczką. No awki mamy jeszcze w kurwę, nie? Awki mamy jeszcze bardzo dużo. Okej. Z ulepami się na razie wstrzymam. Nekromanta to jest. Jest już jakaś 200? 3 200 są. O, nawet więcej. Chociaż nie, 1, 2. Nie, 3 są 200, no. 3 200. Łohoho, z jakąś kurwą spędziłem noc. Wany burdel, łohoho. Tak, tak, ulepy po kółku, no. Pani Lodek ma 200. Pani Lodek, ja pierdolę. No to porolujemy jeszcze troszkę. Na 3 staty itemki. No za mało nam to daje na plus, żebyś było warto. W sumie ze zbrojowni to my nie musimy za dużo, my musimy tylko klatę ewentualnie. No i brońkę. Ło kurwa mać. Następne plus 32. Dobra. O, dobra, to jest gicior. Od razu damy to. Dobra, czyli jeszcze wisiorek na 3 staty by nam się przydał. I się zastanawiam, czy w ogóle tego golda nie wpierdolić w staty. Dlatego, że my tu wymieniamy itemki, one są dość drogie, a podstawy mamy dość małe. Jezu, no kurwa, znowu bez dziury. Dobra, nareszcie. Okej, czyli 2 gemy na intę mi są potrzebne. W teorii bym jeszcze mógł szukać pierścionka. Możemy jeszcze porolować troszeczkę, a nuż się trafi pierścionek. Okej. Właśnie o to mi chodziło. Dobra, i teraz może klatuwa by się trafiła, ale to jest ciężkie do znalezienia. Kurwa, no niby minus 5 głównych, plus 60 boków, ale czy to jest warte tego? Nie wiem. Imo, wsadź gemy w tej temy i sprawdź procenty. No, to już lepiej te boki wpierdolić za golda po prostu. To prawda. Dobra, czyli 2 gemy na intę. Łohoho. Jest pierwsza inta. A może by na nią więcej inty dać? Zamienić jakiś gemik z HP na intę? Zaraz zobaczymy.
Bo ja tej inty nie mam za dużo względem HP. Kurwa mać. O Jezu, bo mi 3 gemy są potrzebne. Dobra, dobra. To ja zajebałem się w akcji. Jeszcze do brońki. Dobra. 121, cyk, okej. Zobaczymy. 002. A jakbyśmy zabrali 120 HP, czyli mielibyśmy 590 około. Chuj dorzucił 3 złote, Necro Max 2 kamyki na HP, najlepiej 1 na magów. Tak mówisz? Poczekaj, zaraz sprawdzę. Ciekawy nickname swoją drogą. 120, czyli to będzie jakieś... W ten sposób, sprawdźmy. 005, okej, okay, jakbyśmy jeszcze dorzucili. Czyli mielibyśmy około 340 i tu jeszcze by nam spadło, mielibyśmy 470. O kurwa, 0,15. Ej, bez kitu. Za dużo mam gemów na HP. Czyli jeszcze 2 zmieniam z HP na intę. Staty, daj tak, tak, to zaraz. Chcę te gemiki wymienić, wiesz? No kurwa, dajże to mintę, Jezu. Nie no, na magów i tak nie można używać pasywki na tej klasie postaci. Walka nekro z magiem to jest chyba jak walka maga z magiem. Ktoś mnie może poprawić, jeżeli się mylę, ale tak mi się wydaje. Kurwa, no poleci ta inta kiedyś. Nie no, to jest prank. Dobra. Sprawdźmy jeszcze, zeskanujmy. A, jeszcze tego golda w staty, bez kitu. Chcemy boki dobić do 200? Możemy chcieć. Przyszłościowo. Powiedzmy 250. Szczęścia mamy git. I reszta winte. Dają, dają. Na inne klasy postaci dają. Boczki dość dużo, zwłaszcza na tym etapie. Wiesz co, ja zauważyłem, że bardzo dużo HP leciało wcześniej. A teraz to nie wiem, co leci w sumie. Nie wiem, no z tej kopalni zawsze leci nie to, co chcemy. No to już 0,30 mamy na nią. Ile mamy klaserka? A, spróbujmy jeszcze Elevator. Ale my w tym Elevatorze nie zrobimy za dużo. Czy Nekromanta może być OP klasą? Nie wiem czy OP, ale... Ale jest na pewno mocny. Jest na pewno dość mocny. Dobra, o, to nam jeszcze siadło. To by nam siadło, to jest fajny goldzik tutaj. Dobra, gicior. No siadają jeszcze troszkę ci przeciwnicy w tym helku. Dobra, dajemy 300 podstawy, damy sobie z 25 w HP. Odbierz kufer, zaraz, zaraz. 275, możemy dać to jakiegoś 250. Dobra, i resztę winte. Gicior. Kuferek możemy odebrać. Kuferek nam za dużo nie da, ale zawsze to dwie statki. Nie zdziw się, jak zobaczysz 15-15 ulepki, no cóż, nudziło mi się. Jabson, ja w ogóle widziałem, że ty... że ty nawet katapultę ładujesz. Na jakąś obronę na jednego typa z 7 levelem. Szkoda grzybów, Jabson.
nie była potrzebna ta katapulta. Oczywiście dziękujemy ci ślicznie w imieniu gildii, ale... Ale nie było potrzeba. Dobra, 0,60. 0,60 na nią mamy. No może siądzie. Może siądzie. 0,60 to już są fajne procenty. Tak TBH. Musisz dać Sevix dane do ogólnego konta z SF Toolsa, czyli nazwę konta SF Tools. Dobra, siedzi. Nazwę konta z SF Tools plus hasło do niego. Nie wpisujesz serwera w ogóle. O, dotrzymał słowa widz. Salamandros, dziękuję ci pięknie za Prime'ika. Jeszcze się nie pojawił ten. O, teraz się pojawił. Dziękuję ci ślicznie za Prime'ika. Bez kitu, miałeś dać Prime'a, jak ją ubiję. Zapomniałem o tym. Dobra, siadło. Sprawdźmy teraz procenciki. 0,25 mamy na jadowitego smoka. Pancerz na minus. Tego nie chcemy, zwłaszcza na woja. Buty fajne, ale niestety bez dziury. Awki masz bardzo dużo, pamiętaj zawsze gold. Gold w staty może iść, to prawda. Tu trochę pancerza traciliśmy, ale dawały sporo, więc niech będzie. A tego pancerza też nie jakoś bardzo dużo, na minus. O, tu nam daje dużo pancerza, tylko my golda nie mamy. Dobra, zrobimy trochę aweczki. Mamy pierwszy kaweczek lustra. Cyk, cyk. No dla samego pancerza to zmienię. Nie wiem, czy to jest mądre, ale niech będzie. Może się już lepszy nie trafić. Ile jeszcze będziesz miał live'a? Z pół godzinki, myślę. Kurwa, no, że ta klata nam nie chce polecieć. Tego najbardziej potrzebujemy w sumie. Tu plus 12, ale pancerza za dużo na minus. O, to jest gicior. I możemy dać od razu gaming na HP. Patrząc na tego, Necro OP jest porównywalny z DH w lochach, na PvP jeszcze trudno powiedzieć, ale co najmniej średni. Będą nerfy. Bardzo możliwe, że będą nerfy, to prawda. Kurwa, no nawet tą klatę bym przytulił szczerze, gdyby miała dziurę. Oj, Boże, Boże. Minus 9. Brońka na minus. To ciekawe. Co myślę o topce na serwerze? Nie wiem, w sumie nie jest jakoś... Nie jest jakoś giga mocna. W sensie... Jest mocniejsza chyba niż na EU7, tak mi się wydaje. Ale no jest taka przeciętna dość. Drunon, co ty piszesz w ogóle? Daj spokój. Ja pierdolę, chorzy. Czy Karolina też gra nekromantą? Nie, ona gra łowcą demonów. Kurwa, pancerz na mi... A nie, a bo to jest pasek. Jezu, ja myślałem, że to jest klata. Zawsze mi się to myli. Kurwa, brońki nam lecą na minus w ogóle. Dobra, porolujemy jeszcze troszkę. Tu też minus 9. Ej, nam będzie ciężko. Mamy taką dobrą broń, w sensie taki high roll był.
Kurwa, biorę to. Pancerza trochę na minus, ale mamy te 20%, jebać. I 3 gemy na intę potrzebujemy. I resztę golda w boki może, jak nam zostanie jeszcze trochę. Kurwa, no. Same na zręczność nam lecą. Kolejny. Dobra, jest inta jakaś. Czy nie warto, ktoś pisał, widziałem, że jednego gema dać na HP zamiast na intę. Z racji tego, że to jest woj. Sprawdzimy zaraz w SF Toolsie. Gemów na HP mamy akurat dużo, więc... Więc to na luzie. Dobra, jest następna inta. Czy Berserk jest teraz słaby? No, Berserk po tych zmianach jest taki dość mocno przeciętny. Ja na przykład nie widzę sensu grać Berserkiem, jak mogłem sobie zagrać chociażby zwiadowcą. Dobra, jest następna inta. Sprawdźmy teraz procenciki. 0,47 mamy na niego. A jakbym tak jak mówicie dorzucił 120... 6,7... I tu bym zabrał 120. 0,57, okej. Okay. To faktycznie jeden gemik więcej na HP nam się przyda w tej sytuacji. Wymienimy jakiś najsłabszy. Tu 120. Dobra. Czy mogę zrobić jeszcze jakiś helek? Trzymaj się, Johnson, trzymaj się. Okej, okay, tu nam jeszcze jedno padło ledwo. To HP może dobijemy do jakichś 300 w podstawie. Dobra, zrobimy może jeszcze jedno piwko. Dobijemy 6-6, mamy wiedźmę. O, i się zbugowało. Jak tam topka elevatora? Tak w tym momencie. Freedom top 1, nothing else mod. Top 2, Necropolis 3 i my czwarta pozycja. No, Freedom tutaj totalny stomp tego serwera póki co. Dobra, to piwko sobie dokończymy. Pyk. Klaserka mamy 56%. Czy ja mógłbym tutaj, ja mógłbym jeszcze w ogóle trochę klasera podobijać w tej topce. No przestań już, nie rzucaj, jejku. Czekajcie, lecimy w intę. Dobra, to mintę jeszcze dobijemy. Resztą golda. I zobaczmy procenciki teraz. Właśnie też to miałem zrobić. Dobra, mamy 0,81% na niego. 100 grzybów. Padnie to padnie, nie to nie. Robię resztę awki i reszta jutro. Oni tam dźwięk żaby dali. Kurwa, ten ogar, jak on się pojawia, to jest chyba dźwięk ogara, to to wygląda, w sensie słychać to jakby pies szczekał. Dobra, nie siadło. Jebać. Jebać na dzisiaj. Widzowie, nie możemy się wypierdolić z kontentu. Jeszcze jutro coś musimy klikać na streamku. W sensie... Może będą fajne procenty, jak wydamy tego golda po prostu. Koło odda w chuj kasy, no ale koło to ja będę robił na samym końcu. Poległeś Nekroskowi? Dobra. Czasem trzeba zejść z tronu, tak? Żeby potem na niego wrócić. Przypominam... Wykrzyknik song, Gizmo. Przypominam wam EU5.
Dobra, tu możemy wziąć to. I jutro to. Dobra. Dobra, czekajcie. Tak, to zrobione. Mamy w kurwę golda. Ulepy robimy na 10-10 już. Żeby to było z głowy. Żeby gildyjka... Kurwa, jakie to drogie jest. Dobra, to jest kto? To jest Woj. Damy trochę w siłę. Tak, do 250. Damy troszkę w szczęście może. Kiedy awatar dla baby? nie wiem, czy kiedyś się pojawi awatar dla baby. Może kiedyś, zobaczymy. Elevator już raczej nie, okej, teraz sprawdźmy procent. A jak nie, to jeszcze kółeczkiem zakręcimy. Jadowity smog 1.14. No jakoś, kurwa, może tym kółkiem zakręcić już? I jeszcze tych stat wpierdolić? Zrobimy tak. O kurwa. Ej, jesteśmy w ogóle top 20. Nieźle. 400. Tu damy na razie do 350. 355, bo musi być równo, bo jestem pierdolnięty. Szczęście damy na 300. Hele, dasz radę trochę jak z bonusami zrobisz? Nie ma sensu kupować teraz bonusów, bo to i tak mi da... No nie za wiele mi to da, nie? W sensie, jak kupię bonus, to może zrobię jednego przeciwnika więcej. No na tym levelu się więcej nie wykręci w Elevatorze. Tu nie ma jakiś, wiesz, nie ma co się czarować. Dobra, dajemy wintę dużo, tak żeby 450 było. To kiedy wbijanie 200 w drugi dzień? Nie dałbym rady chyba, tak TBH. A jakbym... No nie, raczej bym nie dał rady. A jakbym już miał... Skarbiec ulepsz? Jaki skarbiec? Po co skarbiec? A jakbym miał wbijać 200 w drugi dzień, to bym wydał na to, nie wiem, z 50 kolak grzybów chyba. Jak ja na 200 w trzeci dzień wydałem... wydałem kurwa 30 tysięcy. Twierdzy? A to później odpalę. Dobra. Gicior. I dobra, co ja robiłem? 450. To teraz tak, w HP możemy jeszcze polecieć. Prawie do 400, dobrze. I teraz sprawdźmy. Trochę odratowaliśmy te boki. 2,5%. No teraz to powinno siąść. W miarę łatwo. Na jedno konto, ale wszystkie postacie połączone z kontem. A, no to tak, tak, dokładnie. Dobra, siedzi. Jezu, początek 69. Zobaczmy te obrażonka. Aha. Nie no, te kryty nekromanty są popierdolone. Coś pięknego. Jezu, jak mi się ta klasa podoba. Kurwa, to będzie nowy main. Pierdolę tego maga. Chociaż on dostanie nerfy zaraz, to chuj. Dobra, zobaczmy procenty na kolejnego. 1,66. Kurwa, to on też jest do zrobienia. Tylko tam... Ej, oddaj mi fajkę, bo mi się chce palić. Dobra, o kurwa, jakaś... No oddaj mi fajkę. Kurwa, jakaś broń nam w ogóle poleciała. O kurwa. No daj.
Kochanie, psujesz mi content. Aha. Ty zepsułaś. Bo poszłaś stąd. Kochanie, poszłaś. Poszłaś i jesz 200 widzów więcej, to nieważne. Ja pierdolę, 800 osób. Nie było? A, no to oglądamy. Dobra, pięknie. Kluczyk z gabinetu magii musimy ogarnąć. No nie ma awki, ale jeszcze poklikamy trochę. Zaczaruj przedmioty? Wariacie, to jest nowy serwer, jeszcze nie ma żadnych czarów. Kurwa, no gdzie jest ten klucz? O, dobra. Cyk, cyk. I lecimy, przeenterujemy szybko. Kurwa, jakbym zostawił chociaż trochę awki, to bym może miał pupile nawet. Ale w sumie jakbym zrobił tą awkę, to nie wiem, czy by nam się udało... W sensie, jakbym zostawił tą awkę, to nie wiem, czy by nam się udało... ubić tych wcześniej. Sianko, Jacob! To mogę sprzedać. W ogóle trochę gemików muszę też posprzedawać. Niech zostanie nam, zostaną nam trzy. No i teraz mógłbym pupile. 7, 6. 128 level, raczej jeszcze ubijemy. Udało się, jakbyś zakręcił kołem przedawką? Bardzo możliwe, no. Bardzo możliwe. Ale nie wiem, zobaczymy. Dobra, bo ja znowu mam dużo golda. Wydam go sobie, bo już i tak dzisiaj nic nie zrobimy. Dobra, niech będzie tak. Zaraz obejrzymy te waleczki wszystkie. 5% mamy na niego, kurwa mać. O, siedzi. 7-7 level. I to jest jaki? 136 to jest ta. To jest maguś, zobaczmy. Może coś do przebrania? Szczerze, to teraz kolejny loch. Jest na 80 levelu i tak podczas zadania. Więc nie widzę sensu w tym przebieraniu. To już jutro na spokojnie. 001 na rosiczkę bagienną. Dobra. To tyle na dzisiaj chyba. Chyba tyle na dzisiaj. Dobijemy jeszcze... A, chciałem dobić 500 linty. Ale trudno. 7-7 level, nie ma tragedii. To i tak miała być postać eko. To niezłe eko. Dobrze, zrobimy sobie arenkę. Jeszcze, bo to musimy zrobić. Nie no, kurwa. To akurat wstyd był. Elevator i pocztę odbierz? Tak, tak. No już właśnie robimy te końcowe rzeczy na dzisiaj. Jezu, zmisklikowałem. Dobra, cyk i cyk, okej. A rękę mamy zrobioną. Zakrewle, ja pierdolę. Szpecka siła, bez kitu. Gnoje. Dobra, to mamy też odebrane. Damy to, mamy to 500 inty dobite na koniec. Czy ja coś tu jeszcze mogę dzisiaj zrobić? A, jeszcze mogę kalendarz w ogóle odebrać. O kurwa, ile ja w kalendarzu golda miałem. Też sporo. Dobra, damy tą resztę w HP. I mogę, ile ja mam jeszcze? Na jakąś godzinkę mam jeszcze warty. To mogę na 2 godzinki w sumie ustawić warty. Niech będzie. Wszystko? Wszystko. Chyba wszystko. A, jeszcze ten elevator. Ale ja mogę elevator klikać, jak mam ten. Mogę, no. Nie no, sporo procent, w sensie sporo golda leci z tego elevatora. Jeszcze koło, koło już zrobiłem.
Dobra, to już chyba nie padnie. Okej. Okay. Chciałem dobić do 400 tego, 450. Sprawdź jeszcze procenty, mogę sprawdzić. 001. A ja nie miałem 003 przypadkiem na nią, jak sprawdzałem wcześniej? To mi procenty spadły. Ciekawe. 001 miałem? A, czyli się nic nie zmieniło, dobra. To gicior. Dobra, to chyba tyle. To chyba tyle w takim układzie. Widzimy się jutro. Jutro będziemy dalej coś kombinować. Jutro w ogóle musimy pupile przede wszystkim zdobyć na starcie. Coś poprzebieramy. 80 level trzeba dobić. Będzie kolejny kluczyk. Znowu coś poprzebieramy. I zobaczymy. Dawaj na konto Karolinki. Karolinka już wszystko zrobiła dzisiaj. Karolinka już dzisiaj wszystko zrobiła. Klikała sobie na telefonie jak ja klikałem. Także niestety. Jakie nam tu dzisiaj w ogóle osiągnięcia doszły? Jakieś najechanie twierdz, jakieś, no, 100 rzeczy z kopalni. Jubiler to był wczoraj, epiki same. I w sumie tyle. W sumie tyle generalnie. Dobrze. Mamy jeszcze 4 godzinki do końca dnia. Mogę wam jeszcze pokazać topeczkę. Mogę wam jeszcze pokazać topeczkę, jak wygląda na 4 godzinki przed końcem drugiego dnia. Mamy 3 levele 200+. Tutaj widzę, że Zendox leci po level 200+ również, powolutku. My jesteśmy w top 30, więc też fajnie w sumie. Jaws top 10, dokładnie. Honey top G. Jaws bardzo ładnie, Tukan tutaj od nas też zajebiście ciśnie, Ragnar, mogę wam jeszcze pokazać gildyjkę, procenty w tym momencie tak, 83% skarbca, 90% trenera, w gildyjce też ładnie tutaj co niektórzy cisną, 49 średni, 306 rycerzy, to tak na szybko przelecimy, tu oczywiście wiadomo, każdy kto wbił drugiego dnia ponad 50 level jest to godne podziwu i gratulacje przede wszystkim. Ale oczywiście dług gildii również jest istotny i również wszystkim gratuluję progresu. I pamiętajmy, że mamy jeszcze 4 godziny do końca dnia, więc jeszcze na pewno tutaj ludzie pocisną. I co? Myślę, czy wszystko zrobiłem, ale chyba wszystko. Wydaje mi się, że wszystko zrobiłem. No, także tak kończymy drugi dzionek.